Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Para Quick Tips. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wypadku na wysokości krytycznej, czyli o takim wypadku, gdzie jest bardzo mało czasu na reakcję. No i myślę, że to jest jeden z tych wypadków, który miał miejsce w Polsce na Górze Szybowcowej. No i jest to taki ciekawy wypadek, tak? Bo wielu pilotów na pewno się zastanawia, co oni by zrobili w takiej sytuacji. Ja postaram się to skomentować, ale musicie brać cały czas pod uwagę, że no ja nie jestem nieomylny, ale staram się te odcinki robić dobrze i zawsze to będę podkreślał. Także spójrzmy sobie na ten wypadek. Pilot startuje. Puszcza sterówki w powietrzu, prawą sterówkę puścił. To jest błąd, tak nie powinno się postępować, szczególnie jak warunki są niepewne, turbulentnie jest, są porywy wiatru i tak dalej. Tutaj widzę, że no, teraz dochodzi do podwinięcia. Tak, wysokość jest krytyczna, bęk, uderzenie o ziemię, wszystko się bardzo szybko działo. Cofniemy sobie to tutaj. No i spróbuję Wam to trochę okomentować. I zanim przejdę jakby do całej analizy, to spróbuję Wam powiedzieć w 10 punktach, co jest według mnie tutaj ważne. A więc pierwszy punkt jest taki, że jak są ostre warunki atmosferyczne i są porywy wiatru termiczne, nie wiem, do 8 metrów na sekundę, tak, bo to jest jakby taka krytyczna granica, to małe górki są bardzo niebezpieczne, szczególnie jak ten kierunek wiatru nie jest idealny i przechodzą jakieś szkwały, turbulencje i tak dalej. Udając się na takie górki, no trzeba być wytrawnym pilotem i przygotowanym na pewnego rodzaju reakcje, które muszą być w tempo i nie mogą być losowe. No i wielu pilotów nie zdaje sobie sprawy i wybiera się po prostu często na takie górki, a warto pojechać na jakąś wyższą górę, no bo naprawdę uważam, że jest wtedy bezpiecznej. No jak nie ma możliwości pojechania w wyższe góry, no to zawsze można podjąć decyzję o po prostu nie podejmowaniu startu, tak? I zejść z honorem ze szczytu, bądź przeczekać całe te warunki, aż się wszystko uspokoi. Także to jest po pierwsze. Po drugie, to duże podwinięcie, które doprowadza do zluzowania się taśm na wysokości krytycznej, jest dla pilota bardzo niebezpieczne, a to dlatego, że no, pilotom niedoświadczonym w takiej sytuacji się wydaje po prostu, że tego ciężaru ciała nawet się nie da już przenieść na zdrową stronę skrzydła, ale to wynika z tego, że oni nigdy wcześniej takich sytuacji nie trenowali na treningach bezpieczeństwa. I jest to możliwe, tak, jest to trudne, ale jest to możliwe i jest to konieczne. I tam znowu ta reakcja musi być odpowiednio dobrana w tempo i pilot musi być przygotowany do ewentualnego mocnego przeniesienia ciężaru ciała po dużej takiej bombie, jak tutaj widać na tym filmie z lewej strony. Po trzecie, skrzydło w turbulentnych warunkach według mnie trzeba trzymać dość mocno, potocznie mówiąc, za pysk, czyli trzeba mieć je odpowiednio przehamowane, tak żeby odpowiednio przenosiło informacje poprzez sterówki na Wasze dłonie. A to dlatego, że latając na konstrukcjach o miękkich sterówkach, w turbulentnych warunkach często nie wystarczy, żeby rozumieć dobrze, co się dzieje ze skrzydłem, powieszenie samego ciężaru swoich rąk, czyli jakby lecenie na takiej wysokości najlepszej doskonałości paralotni. Po prostu jak są turbulentne warunki, to naprawdę trzeba trzymać mocno tą paralotnię ze sterówkami, potocznie mówiąc, tak, za pysk, trzeba mieć ją odpowiednio przehamowaną, żeby jak najwięcej informacji nam przekazywała na dłoni. Po czwarte, przed wystąpieniem takiego dużego podwinięcia, paralotnia nam sygnalizuje to, że do niego dojdzie poprzez zanik siły na jednej ze sterówek. Czyli jeżeli tutaj doszło do podwinięcia po lewej stronie, to siła na tej lewej sterówce na pewno zanikła. I to jest informacja, że nasz mózg może to po prostu zarejestrować od razu, że coś tam za chwilę po tej lewej stronie się wydarzy. I trzeba o tym wiedzieć. Po piąte. Nie można po takim dużym podwinięciu 60-70% od razu hamować paralotni przeciwnym sterówkom, czyli hamować tej zdrowej połówki, zdrowej strony skrzydła mocno, a to dlatego, że no dochodzi do zaniku prędkości postępowej, tak, i moglibyśmy sobie całą tą paralotnię bardzo szybko przeciągnąć i trzeba po prostu na to uważać.
i przeciągnięcie paralotni na takiej wysokości krytycznej, jaką tutaj widzimy w tym filmie, no może się zakończyć od razu połamaniem kręgosłupa, także trzeba na to bardzo uważać. Po szóste, na takiej wysokości no, nie ma czasu na skorzystanie z zapasu. No nie oszukujmy się, tutaj nie ma nawet chwili, żeby pomyśleć o tym, żeby złapać za klamkę od zapasu i wyrzucić go, nie mówiąc już o czasie, jaki jest potrzebny do jego wypełnienia i wysokości. Po siódme, trzeba za wszelką cenę utrzymać kierunek lotu po wystąpieniu tego podwinięcia, tak, żebyśmy nie doprowadzili do odwrócenia się paralotnią i swoim ciałem w kierunku stoku, w kierunku zbocza. A to dlatego, że siła uderzenia, jeżeli już wszystko się skopie, tak, cała ta sytuacja będzie znacznie większa niż upadek poprzeczny, czy wzdłuż stoku, czy ze stokiem w dół. Także naprawdę, za wszelką cenę na takiej wysokości krytycznej należy utrzymywać kierunek lotu. Z takiego powodu, jaki tu widać na tym filmie, za całą swoją karierę 4 razy pakowałem ludzi do śmigłowca, helikoptera w Czechach. Po ósme. To jest moje odczucie. To jest chyba skrzydło górne ENB. Jeżeli tak nie jest, to niech mnie ktoś poprawi, ale jeżeli tak jest, to chciałbym Wam powiedzieć, że skrzydło górne ENB w mojej ocenie w takiej sytuacji krytycznej wymaga reakcji krótszych od pilota niż 3 sekundy. I to jest moje zdanie. Możecie się z tym zgodzić albo nie, ale ja tak po prostu osobiście uważam, że te reakcje naprawdę muszą być pod 3 sekundy, żeby się tutaj z tego dobrze wybronić, odlecieć od tego zbocza i polecieć bezpiecznie dalej. Po dziewiąte, startując w turbulentnych warunkach, no nie należy trzymać nóg na podnóżku. Trzeba mieć je skrzyżowane pod deską uprzęży i dać trochę czasu sobie na odlecenie od tego zbocza. A to dlatego, że jeżeli mamy nogi wyprostowane mocno na podwórku, to zwiększamy moment bezwładności pilota pod skrzydłem i jeżeli dojdzie do dużego podwinięcia, to narażamy się na skręcenie w taśmach i jeszcze większą utratę jakby tego kierunku i trudniej jest nam nad tym wszystkim po prostu panować. Nogi wyprostowane przed pilotem to niebezpieczna sprawa, szczególnie na niskiej wysokości w turbulentnych warunkach. Warto je mieć skrzyżowane i oczekiwać po prostu, oczekiwać, czekać po prostu na to podwinięcie i myśleć po prostu o tym, że to jest niebezpieczne, tak. Po dziesiąte, kiedy widzimy, że uderzymy już w ziemię, no to trzeba się przygotować do tego uderzenia, tak? I no nie można do tego uderzenia podejść w ten sposób, że za wszelką cenę będziemy chcieli ustać na nogach, bo po prostu połamiemy sobie nogi. Także najlepiej jest padać w taki sposób, jaki kiedyś padali spadochroniarze. Możecie sobie gdzieś tam odszukać filmy na YouTubie, w jaki sposób to powinno być zrobione. Ale wierzcie mi, że technikę padania w jakiś sposób też trzeba mieć opanowaną. No i słuchajcie, jeżeli udało nam się przeżyć tego typu sytuację, jaką tu przed chwilą widzieliśmy i za chwilę sobie szybciutko jeszcze tylko omówimy, to trzeba przemyśleć całą kwestię 10-15 razy, bo następnym razem już nie będziemy mieli tyle szczęścia. I może po prostu warto trenować proste podwinięcia i odruchy na paralotni często, żeby być na tego typu sytuację przygotowanym. A jeżeli nie chcemy trenować, nie chcemy się za bardzo zwijać, no to trzeba mierzyć siłę na zamiary i po prostu powiedzieć sobie w pewnym momencie, że no może te warunki nie są dla mnie odpowiednie, może powinienem jednak nie startować, zejść ze szczytu i żyjemy dalej, tak? Nic się przecież wielkiego nie stało, nie ma żadnego wstydu. To jest moje zdanie, tak? No ale każdy odpowiada sam za siebie. Okej, także rzućmy okiem jeszcze raz sobie tutaj na ten film. Pilot tutaj startuje, tak jak wspominałem wcześniej. Teraz, no słuchajcie, no, na tej wysokości tutaj puszcza prawą sterówkę po to, żeby się poprawił w uprzęży. Jeżeli ja bym startował w takich warunkach, nigdy bym tego nie zrobił. Never ever. Nigdy. Na jakimkolwiek skrzydle bym nie leciał. Czy to jest A, NB, mając 20 lat doświadczenia, nie robię tego. Odlatuję od stoku, mam większą wysokość. Kiedy jestem 100% przekonany i czuję się pewnie, wtedy dopiero coś tam robię, poprawiam się w uprzęży, ale naprawdę staram się nie puszczać
w ogóle sterówek, bo jest to zagrożenie, wejdzie jakieś podwinięcie. Ja tutaj nie mam czasu, żebym łapał gdzieś, szukał później gdzieś tej sterówki, coś tutaj robił z tym i tak dalej. Także pamiętajcie o tym. Nie puszczamy sterówek po starcie w turbulentnych warunkach na wysokości krytycznej. To jest mega błąd, tak? Tak, i tutaj dobrze widać, że wieje z boku po prostu z lewej strony. Tak, wzdłuż zbocza. Teraz to oddalenie kamery, teraz jest przybliżenie znowu z powrotem. I teraz widać, że pilota w pewnym momencie zaczyna lekko zabierać do góry. Tak, teraz przechodzi jakaś turbulencja. Tu nawet chyba nie można powiedzieć o tym, według mnie, że on wypadł z noszenia, tak? On po prostu przeleciał przez jakąś tutaj turbulencję. I tutaj teraz dobrze widać, że w tym momencie parawata już dawno mu sygnalizowała, że siła na wcelowce spadła i zagrożeniem jest duże podwinięcie. To jest bankowa sytuacja, że tak było. Pilot całym ciałem wisi na lewej stronie, co jest niepoprawna konfiguracja. I już w tym momencie, jeżeli by trenował te podwinięcia systematycznie, nie wiem, na treningach SAV, później, nie wiem, samodzielnie, no bo taki jest proces, tak, że na początku się trenuje nad wodą, a później się trenuje na trening samodzielnie wiele razy, na swoim skrzydle, na ziemi już nawet, tak, jak czujemy się komfortowo, to już w tym momencie powinien przenosić ciężar ciała na prawą stronę, bo tutaj jeszcze jest jak przenosić ten ciężar ciała na prawą stronę. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to wszystko się tak szybko tutaj dzieje, że tu nawet nie ma czasu, by o tym pomyśleć, ale to nie jest prawda. Latanie to nie jest jazda na rowerze, tylko to jest coś, co się rozwija cały czas latami, i pewne odruchy po prostu trzeba cały czas trenować, żeby mieć w danej sytuacji błyskawiczne. Także tu już powinien to przenosić, on tego nie robi, on cały czas zostaje tym ciałem na lewej stronie. Prawej strony tutaj w ogóle nie hamuje, co uważam, że w tej sytuacji akurat jest ok, bo gdyby tutaj nadreagował, to zagrożeniem jest przeciągnięcie i może spaść po prostu z wysokości krytycznej na ziemię i złamać sobie kręgosłup. Tego nie chcemy. Za wszelką cenę powinien tutaj przenosić ciężar ciała na prawą stronę. Tu dochodzi do zaniku prędkości postępowej paralotni i tu trzeba dać tej prawej stronie czas i na regenerację i na odzyskanie prędkości postępowej. Dlatego tak ważne podkreślam, jest umiejętne przenoszenie ciężaru ciała w sytuacji krytycznej, kiedy nawet zluzowane są taśmy. Tym ciałem trzeba po prostu umieć dobrze pracować w uprzęży, nie wykorzystując przy tym jakby prawej sterówki. Ktoś może tutaj powiedzieć, że okej, w takiej sytuacji można by tutaj było troszeczkę zaciągnąć tej prawej sterówki w dół i lekko nawet przyhamować tą prawą stronę. Okej, zgadzam się z tym, tak? Tylko trzeba to zrobić tak, żeby nie było nadreakcji. Czyli przenieść ciężar ciała, dać chwilę czasu skrzydło troszeczkę przyhamować tą prawą stronę, ale delikatnie, 5 cm, może trochę więcej, nie wiem, zależy jakie drogi sterowania są długie tutaj na tej paralotni, ale tego nie wiem. Także to są z mojej strony czyste spekulacje, ale ja tak bym się zachował. Przeniósłbym od razu ciężar ciała, chwilę bym poczekał, a później bym zaciągnął prawą lekko sterówkę. Tak, i teraz już gdyby w tej sytuacji utrzymywał ciężar ciała na prawej stronie i miał skrzyżowane nogi pod deską uprzęży i skoncentrował się bardzo mocno na utrzymywaniu tego kierunku, to myślę, że zdążyłoby się to może nawet tutaj nad tym wszystkim, nad ziemią wypełnić i poleciałby dalej do przodu. Tak się nie dzieje, bo skrzydło gwałtownie schodzi z kierunku w lewą stronę, tak? I występuje przestrzał. No i taki przestrzał czaszy przed pilota powinien być już w takiej sytuacji lekko hamowany, ale też nie można tego zrobić w ten sposób, że zaciągniemy sterówki dynamicznie w dół i przeciągniemy to wszystko. Ktoś tam się pytał w komentarzach pod filmem, czy on to przeciągnął. Nie, on tego nie przeciągnął. Tutaj to skrzydło się po prostu dynamicznie wypełnia z utratą kierunku 90 stopni, a to dlatego, że no nie utrzymywał po podwinięciu tego kierunku poprzez przeniesienie ciężaru ciała i lekkiego przyhamowania prawej strony. Teraz to widać, że to jest przeciągnięte, bo on się już przygotowuje tutaj do uderzenia. Nogi i ręce już są wyprostowane pod deską praktycznie uprzęży. Tutaj widać, że to już jest po prostu przeciągnięte. No i teraz już jest uderzenie mocne, tu już nie ma co z tym zrobić. Na pewno to pilota bolało. Także słuchajcie, no widzicie, mało jest tutaj czasu na reakcję, ale dlatego się jeździ na treningi bezpieczeństwa, żeby mieć pewne odruchy wytrenowane. Także tak. Tyle z mojej strony.
Jeżeli ktoś coś pominąłem, no bo nie jestem alfą i omegą, i ktoś chciałby dodać coś wartościowego ze swojej strony pod filmem, no to nie ma sprawy. Zapraszam i na pewno to wielu innym następnym pilotom pomoże. Także dzięki, cześć i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!